Dzień dobry, witam na kanale. Za 2 tygodnie wybieram się na główny szlak sudecki, dlatego postanowiłem sobie przygotować rzeczy i przy okazji nagrać filmik z całym sprzętem, jak ja idę taką podróż, co zabieram ze sobą i czego nie zabieram. Ja zabieram namiotu jednoosobowego, który mam, i zabieram go na wycieczki z biwakiem. Mamy zorganizowane noclegi, także zostawiam także mój materac zmuchany. Wszystko inne, co tutaj widać na plandece, łącznie z plandeką i tym, co mam na sobie, biorę ze sobą na szlak sudecki. Na sobie mam krótkie spodenki, w których będę szedł, koszulkę z wełny merino, swój kapelutek, w którym zawsze chodzę ze względu na ochronę przed słońcem. Do tego zakładam moje buty Altry. Mam je na sobie. To są takie buty do biegania. Dosyć cienkie, lekkie. W związku z tym będę potrzebował ochrony przed deszczem. Dlatego do testów kupiłem sobie takie skarpetki wodoodporne Gutto. Membranowe, trzywarstwowe skarpetki powinny dać radę w deszczu. Myślę, że sprawdzimy to na szlaku. Dalej, jeżeli chodzi o rzeczy przeciwdeszczowe, mam tutaj spodnie. To są spodnie softshellowe Salewy. I kurtka. Kurtka to jest trójlaminat. Także 3 warstwy łącznie z membraną. Kurtka to jest Salewa Yotei bodajże. Jest to kurtka skiturowa, dosyć lekka, waży 0,5 kg, a bardzo dobrze chroni przed deszczem. No, spora inwestycja, ale dobra kurtka. Szczególnie w okresie zimowym, przeszedłem w tej kurtce przez 5 dni mały szlak Beskidzki w lutym. Nie zdejmowałem jej w czasie marszu, bez względu na pogodę. Zmieniałem tylko warstwy pod spodem, albo cieńsze, albo grubsze. I na zimową wyprawę kurtka bardzo się sprawdza. Śpiwór. To jest opakowanie zastępcze od starego śpiwora, natomiast w środku jest śpiwór Cumulus X Light 300. W tym śpiworze oryginalnie zamieniłem tylko puch. Puch zamieniłem na hydrofobowy, żeby trudniej zamiękał, żeby łatwiej wysychał. I to jest taka zmiana. Z rzeczy ciepłych jeszcze, to jest moja kurtka. To jest oryginalne opakowanie od tego śpiwora, więc no, można je tutaj go wsadzić, ten śpiwór, natomiast jest to dosyć trudne, długotrwałe. Trzymam tutaj kurtkę z Decathlonu, kurtkę puchową. Kurtka waży 280 gramów, z czego 100 gramów to jest sam puch, więc to jest całkiem dobra warstwa cieplana i właściwie jedyna, którą biorę na wyjazd. Jeszcze z takich cieplejszych rzeczy mam leginsy na chłodniejsze dni. 2 buffy. Jeden na szyję w razie jakiegoś chłodniejszego poranka, wieczoru. Ewentualnie do wycierania się podczas marszu. Koszulka z wełny merino z długim rękawem. To jest taka, razem z tą kurtką, to już taka opcja na naprawdę chłodny wieczór letni. Koszulki, bielizna. Ręcznik szybko schnący, bardzo lekki, pakowny, można go złożyć, bardzo szybko wyschnie. Kąpielówki. Nie będzie prawdopodobnie wielu okazji do kąpania się w basenach czy w rzekach, ale zobaczymy, na pewno jakieś się znajdą. Więc to są kąpielówki, skarpetki. Cały zestaw z moimi książeczkami. A tu mam plan wyjazdu. Tu mam bilety już na podróż do Świeradowa Zdroju. Dalej to jest tak, Korona Gór Polskich, książeczka nowa. Mam tutaj na razie tylko jeden wpis. Jedną pieczątkę, to jest Wysoka w Pieninach, najwyższy szczyt Pienin.
i książeczka GOT. Czyli tutaj będę zbierał punkty na odznakę diamentową na głównym szlaku sudeckim. Tam chyba 18 dni jest maksymalny limit. My chcemy to zrobić szybciej, w 15 albo w 16 dni. Mam tutaj już główny szlak świętokrzyski odhaczony, zatwierdzony. Mam odznakę w domu. Mam też odznakę za mały szlak beskidzki. Też cenna zdobycz, fajna pamiątka. Tak, jeżeli chodzi o sam plecak, bo od tego chyba trzeba by było zacząć. Jest to 32-litrowy plecak Deutera. Ma już ten system na plecy, przez co powinno być wygodniej w marszu. Jedną dużą kieszeń oraz trzy kieszenie boczne, takie moje funkcyjne. Wrzucam sobie tutaj poszczególne rodzaje takich rzeczy, które mam pod ręką, mam tutaj. Takie rzeczy, które są, nie muszą być pod ręką, jakieś przybory do szycia, latarki i tym podobne rzeczy trzymam tutaj. Tutaj trzymam jeszcze inny rodzaj rzeczy, czy jakieś tam kremy do opalania, litorsal, czy coś, co może być mi potrzebne wieczorem albo rano. Tutaj jest ukryty też taki pokrowiec przeciwwodny na dole. Można sobie założyć w razie deszczu na górę oryginalny pokrowiec z tego plecaka. Biorę ze sobą taką matę do siedzenia. Ona tam wchodzi pod ten system wentylacji w plecaku. Nie zajmuje w ogóle miejsca i też nie przeszkadza w ruchach. Startowo dwie butelki wody. To będę miał zawsze pod ręką. Jak mi się będzie kończyć, to albo mi się skończy, to wtedy ją sobie wymienię na nową. Ewentualnie doleję wody z tej butelki, która będzie w środku w plecaku. Staram się nie mieć za dużo po bokach, bo wtedy robi się niestabilnie. Dlatego w środku plecaka trzymam jedną butelkę. Ta jest litrowa, pewnie będzie też 1,5-litrowa po drodze. Tak, latarka 375 lumenów, latarka czołowa, bardzo fajna. Nie biorę zapasowych baterii, tylko jeden dzień mamy dłuższy, w okolicy 40 km, reszta powinna być robiona za dnia. Ale biorę latarkę, biorę taki odblask na plecak, który sobie założę z tyłu na pasku, będzie mi dyndał, będzie odbijał światło. Dalej tak, jest zestaw naprawczy. Tutaj mam stopery do uszu. Przy okazji tego zestawu parę trytytek, parę gumek recepturek, zestaw do szycia i takie spinacze drewniane, cienkie, lekkie do suszenia rzeczy na plecaku w czasie marszu. Biorę mało ubrań, będę sobie prał po drodze. To jest dosyć sprawdzony system i myślę, że najlepszy, jeżeli chodzi o wagę plecaka. Biorę pół kostka mydła szarego do prania, do mycia. W razie czego pewnie się dokupi po drodze, z tym nie będzie problemu. Szczotkę i pastę do zębów. To zobaczyłem na filmie szybkich podróży, że on używał i to jest taki koncentrat, on poleca, jemu się sprawdza, sprawdzimy go, myślę, że będzie to dobre rozwiązanie. Sudokrem na obtarcia. Jak ja tam biorę jakąś multivitaminę, to sobie ją zabieram w torebeczkę. Biorę też melatoninę, w razie gdyby były problemy ze snem w schronisku, trochę łatwiej się usypia. Mamy tutaj jeszcze Litorsal. To są takie elektrolity, zwiększają, polepszają nawodnienie organizmu. Wymieszałem, co druga jest Litorsal, co druga tabletka w środku to jest witamina B12 bodajże i wapń i magnez. Magnez, tak. Także to będę sobie popijał w czasie marszu. Muga albo coś innego na komary, bo jest ich sporo, szczególnie jak się siedzi. Płyn do dezynfekcji rąk, krem do opalania, 50 koniecznie, bardziej na ręce, na kark, chusteczki higieniczne, kubek, do którego będzie
który mi się przyda do robienia kawy. Mam taki zestaw z herbatą, z kawą, z jakimś cukrem jednorazowym i kawę. Kawę taką, to jest taki mini ekspres przelewowy, się wkłada na kubek, zalewa się wrzątkiem. Bardzo dobra kawa z tego wychodzi w takich warunkach polowych. Można sobie, no może nawet nie polowych, tylko bardziej gdzieś w jakimś, w jakiejś kwaterze. Do tego tak, łyżkowidelec. Biorę tą plandekę jako dodatkowe zabezpieczenie, to jest plandekotarp, jako dodatkowe zabezpieczenie przed deszczem. Także biorę przy okazji trochę takiego cienkiego sznurka, żeby sobie w razie czego tą tarp w sytuacji awaryjnej gdzieś móc to rozwiesić i schronić się przed deszczem. Biorę ze sobą trochę jedzenia, bardzo mało, bo po drodze będziemy jedli w schroniskach, robili zakupy w sklepach. Także biorę dwa opakowania małe beef jerky, jakieś liofilizaty. Też dwa pewnie. Maseczka. To jest taki zestaw pierwszej pomocy. Są tutaj rękawiczki gumowe, jednorazowe, kilka par. I maseczka do sztucznego oddychania. Oby się nie przydała, ale lepiej mieć takie rzeczy. Jeżeli chodzi o apteczkę, mam tutaj... No ja zawsze mam dosyć dobrze wyposażoną apteczkę. Staram się, żeby tutaj wszystko było. Głównie środki opatrunkowe, jakieś bandaże. Plastry, plaster taki do obkręcania, taki bez opatrunku, coś do dezynfekcji. Tutaj mam też w oddzielnym opakowaniach małą pęsetkę i małą wykałaczkę wyjętą ze scyzoryka, żeby nie nosić całego scyzoryka. No i takie podstawowe lekarstwa, to trzeba mieć. Dalej, co trzeba mieć? Ja biorę ze sobą gaz. Jakieś sytuacje naprawdę awaryjne, nie wiem, atak jakiegoś zwierzęcia, psa, oby nie był potrzebny. Nóż się zawsze przydaje, chociażby do smarowania chleba masłem. Opakowanie do tego tarpu, takie małe, tutaj to się do tego chowa. Biorę ze sobą oczywiście swoje kijki. To są kijki Black Diamond, dosyć lekkie, fajne są te uchwyty korkowe, bardzo fajnie to działa, już parę razy mi to zmokło, ubrudziło się, przetarłem i do tej pory jakoś to jeszcze wygląda, więc całkiem dobrze służy. Klapki, koniecznie. Ja akurat biorę ze sobą jeszcze takie opaski na kolana. Bo zdarza się, że te kolana bolą, bolały i nawet tak, dla takiego luzu psychicznego wolę je mieć ze sobą, nie założyć, a wiedzieć, że mogę z nich skorzystać. Mam ze sobą worki na śmieci, które pomogą mi w razie deszczu schować w środku plecaka rzeczy, dodatkowo chronić przed deszczem, a poza tym można będzie coś w nich wyrzucić, jakieś śmiecie po drodze. Okulary przeciwsłoneczne, takie górskie z deka, polaryzacyjne chyba w ogóle nawet. Co my tu jeszcze mamy? Tak, to właściwie jest wszystko, co zabieram ze sobą na główny szlak sudecki i na, czy to jest szlak dwudniowy, trzydniowy, czterodniowy, czy też dłuższy, tak jak ten. Raczej mam zawsze ten sam zestaw. W zimę jeszcze dochodzą jakieś tam raczki, stuptuty, trochę więcej sprzętu, ale zawsze to, ten trzon wygląda u mnie podobnie. Bank energii jeszcze. O, przepraszam, o tym nie powiedziałem. To też bardzo ważna rzecz, bank energii, żeby wszystko móc sobie szybko naładować w sytuacji jakiejś potrzeby. W związku z tym też warto mieć odpowiednie aplikacje na telefonie zainstalowane, chociażby aplikację Ratunek albo mapy jakieś, które pomogą nam się odnaleźć, gdybyśmy zgubili szlak. Jak ktoś dużo chodzi, to sobie poradzi, jak ktoś jest nowicjuszem, to po prostu to mu pomaga, żeby łatwiej znalazł szlak, wiedział gdzie jest i się tym nie stresował. No i tyle, jeżeli chodzi o mój sprzęt.
Mam nadzieję, że wszystko się dobrze sprawdzi w drodze. Za niecałe 2 tygodnie szlak. Mam nadzieję, że przejdziemy zgodnie z planem i do zobaczenia na szlaku.